Kandyny gość Radia Zachód. Sławomir Kordyjali, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam panią. Witam serdecznie. Zapytam wprost, skąd wizyta na Środkowym Nadodżu, zwanym też Ziemią Lubuską? Mamy oczywiście swoje oświatowe sprawy i będę odwiedzać. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, bo to leży też w moich kompetencjach, ale też będę widzieć się z ochotniczymi chówcami pracy i będziemy rozmawiać, w jaki sposób współpracować międzyresortowo, łączyć systemy. No dobrze, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Niektórzy po powiadają, że to jest. Niespecjalne miejsce, to trochę takie przechowalnia y, ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy mają trochę skrzywione charaktery. Nie bardzo wiadomo, jak sobie z tym radzić. Ja myślę, że to. Y, pan redaktor oczywiście mówi o stereotypach, które tak, wiążą tak, się z. Y, 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 myślę, że ja jako prawnik przede wszystkim. Y, y, Powiem, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciaki, żeby młode osoby, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w całej Polsce, miały taką świadomość, że mogą na nas wszystkich liczyć. Bo jeżeli będą mieli taką świadomość, to też ta praca z nimi Pomoc jakby w tym, żeby funkcjonować w społeczeństwie na takich samych zasadach, to będzie bardzo takie wsparcie też terapeutyczne dla nich. I to są ważne miejsca, w których odbywa się bardzo skomplikowana praca wielu specjalistów, wielu zaangażowanych ludzi i samych tych dzieci i młodych osób. Więc myślę, że trzeba im dać szansę. My teraz sprawdzamy też, jak wyglądają młodzieżowe ośrodki wychowawcze w całej Polsce. A jak wyglądają? Różnie wyglądają. Są takie, w których jest super zaangażowana kadra, i są takie, w których jeszcze trzeba nad pewnymi rzeczami popracować. Natomiast tutaj też na prośbę pani minister Nowackiej po prostu przyglądam się różnym rzeczom. Nie tylko rozmawiam z, z dziećmi, z młodymi osobami, z kadrą, ale też sprawdzamy, w jakich warunkach przebywają, no bo to jest przez ten moment, kiedy kiedy w nich są, to jest ich dom, po prostu. Więc tak też wie. muszą mieć dobre warunki. No bo wiadomo, prawda, jeżeli czujemy się gdzieś jak w domu, to wtedy od razu łatwiej jest nam się uczyć, e, terapeutyzować i robić różne fajne rzeczy. Bo z takich ośrodków mają wyjść obywatele, prawie obywatele Rzeczypospolitej, którzy kiedyś zastąpią panią czy mnie w tym miejscu. Tak, na ja przykład. myślę, że to wspaniałe to, co pan redaktor powiedział. To znaczy, żeby wierzyć w tych młodych ludzi. Bo jeżeli damy im wiarę w to, a czasami nie wierzą w nich rodzice, czasami nie wierzy w nich społeczność lokalna, trzeba dać im szansę. Naprawdę te historie są bardzo trudne i myślę, że wielu z tych młodych ludzi przeszło przez. Takie rzeczy, takie swoje własne, małe piekiełka, że wielu dorosłych nigdy ich nie doświadczy przez całe życie. Mówi pani o tym, że często rodzice w nich nie wierzą. Starza się e, tak. Rodzice rzeczywiście potrafią być okrutni wobec swoich dzieci. E, efekt znalazł ujście w kształcie nazwanym ustawą Kamilka, tak obiegowo, obiegowo rzecz ujmując, ona spełnia swoje zadanie, jak Pani to ocenia. Myślę, że um, oczywiście najlepiej byłoby, gdyby ustawa Lex Kamilek nigdy nie musiała powstawać, gdyby nie było Zgadzałem. tego imienia wpisanego, gdyby Kamilek żył. Tak. Ale um, najważniejszym zadaniem chyba w takim a, pierwszym etapie funkcjonowania tej ustawy jest uświadomienie nam wszystkim, że jesteśmy współodpowiedzialni za los dzieci. Że to nie jest tak, że jak to nie jest nasze dziecko, wnuczek, podopieczny w szkole, w przedszkolu, to my już nie jesteśmy odpowiedzialni, bo pomijając jakby przepisy prawa powszechnego, prawa powszechnego z których i tak jesteśmy zobowiązani, ja przypominam, do tego, żeby udzielać pomocy, kiedy widzimy, informować odpowiednie służby, kiedy widzimy, że zagrożone jest życie i zdrowie każdego człowieka, nie tylko dziecka, to ta ustawa ma. Uwrażliwić nas szczególnie na los dzieci, młodych osób, na to, że są bezbronni i że jeżeli my, jako społeczności lokalne, większe, jako państwo, nie będziemy angażować się w to, w jakich warunkach przebywają, jeżeli musimy przestać się bać reagować to jest bardzo ważne. Nie tylko jakby, no powiedzmy sobie szczerze, bezczynność zabija. Bezczynność też zabija. Szkoły do 15 sierpnia i wszystkie inne instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą mają czas na wdrożenie tych nowych tak. standardów. Jak idzie to wdrażanie? Moim zdaniem, całkiem przyzwoicie. My jesteśmy w stałym kontakcie też z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo to Ministerstwo Sprawiedliwości jest jakby gospodarzem tej ustawy. Wydawane były standardy dla poszczególnych jednostek, placówek, w tym placówek oświatowych. Ministerstwo Sprawiedliwości. My również przy pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości staramy się na bieżąco staraliśmy się wyjaśniać różnego rodzaju kwestie niedomówienia, bo oczywiście dla wielu to był po prostu no, pierwszy raz budowanie tworzenie tych standardów. Też wykryliśmy, wskazaliśmy jako Ministerstwo Edukacji też takie miejsca, w których też taka ciekawostka, w których też potrzebujemy troszkę inaczej skonstruowanych standardów. Mówię tutaj na przykład o szkołach. O młodzież ze szkół branżowych, która przecież praktyki ma w zupełnie innych. Poza budynkami szkolnymi. Poza tak. budynkami szkolnymi. Więc te, te prace trwają. Ten zespół, w którym ja też mam przyjemność, do którego miałam przyjemność dołączyć jako wiceminister. Wszyscy się bardzo przejmują też tym, żeby to rzeczywiście zadziałało, bo ja wiem, że. Czasami po prostu wszystkim wydaje się, że to jest niemożliwe do zrobienia, ale bardzo wielu dyrektorów szkół, bardzo wielu dyrektorów, dyrektorek placówek oświatowych już we wstępne, na wstępnych etapach opracowało bardzo przyzwoite standardy. Rodzice też widzę, że bardzo się podporządkowują. Myślę, że może wyjść z tego coś dobrego, aczkolwiek też uważam, że przyjdzie taki moment na ewaluację, co poprawić, co ułatwić, tak żeby no też właśnie. te standardy, jakby, yy, wiadomo, jak to jest z prawem. To znaczy, prawo działa wtedy, kiedy jest dobrze kiedy skonstruowane. Jest dobry, tak, tak. Najlepsze prawo nie będzie działać, jeżeli jest niedostosowane do rzeczywistości. Panie tak. minister, bo to jest też taki głos, nie wątpię, że do ministerstwa dociera również, że zaproszenie teraz do szkoły mistrza olimpi olimpijskiego z Paryża, dla przykładu, wymagać <noise> będzie od niego wylegitymowania się tym, że nie był karany. No, to też jakby to są różne skomplikowane sytuacje, które też będziemy wyjaśniać i są wyjaśniane na bieżąco. Ja też bardzo zachęcam Ministerstwo Sprawiedliwości, stworzyło taki um, QA na swoich stronach. Tam są wyjaśniane po kolei różne kwestie, które spływają do różnych resortów. Potem do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale też bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc zachęcam też wszystkich, żeby korzystać z tych danych, wyjaśniać te wątpliwości na bieżąco. Ja myślę, że generalnie, co do zasady, każdy komu z, zależy na tym, żeby dzieci były bezpieczne. Myślę, że wszystko przy odrobinie dobrej woli można z całą e, pewnością, tylko... zrealizować, ale też myślę, że te standardy, one też są w miarę elastyczne Tylko nauczyciele trzeba się trzeba mądrze, mądrze do że tego podchodzić. jeśli będą chcieli wolontariuszy poprosić do pilnowania kogoś dzieci w trakcie wycieczki, też będą z tym poważne kłopoty. Tam coś jest niedoprecyzowane, chyba. Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia może nie tyle co niedoprecyzowania, ile tego, że gdzieś chciałabym to ładnie powiedzieć, więc mam takie wrażenie, że każdy, kto jest proszony o dostosowanie się do a, tych przepisów, że ma takie poczucie, ja to rozumiem, to poczucie, że państwo mu nie ufa e, i że od razu jest jakby, tylko to w ogóle nie o to chodzi, to znaczy... Ja domyślam się, sens y, zapisu jest ale, dość jasny. Ale rozumiem, dylek, że się trudno nie jest się do, tego, do dzieci, trudno jest się do tego dostosować. Może też na początku jeszcze jak... Y, by trwały prace nad ustawą Lex Kamilek. Nie do końca na bieżąco były te wszystkie kwestie wyjaśniane. Może trzeba było bardziej, więcej kampanii społecznych. Jest może jeszcze trzeba troszkę było czasu, może do września więcej... uda się niektóre rzeczy. No tak, i też chcemy, tak. Tutaj też wiem, że, 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 że z panią minister też w Ministerstwie Sprawiedliwości, że też będzie dużo właśnie wyjaśniania, kampanii, sprawdzania, jak to wszystko po prostu działa. Jeszcze jeden temat chciałam poruszyć, pani minister. Pandemia sprawiła to, co sprawiła z nami wszystkimi, z dziećmi również. Tak. Jest sporo dzieci i młodzieży, wymagają, które wymagają pomocy psychiatrycznej, psychologicznej. W szkołach tego w zasadzie nie ma. Czy ministerstwo myśli o tym, bo lekarze alarmują, jest wzrost, to widać wyraźnie takich potrzeb? Czy ministerstwo na te potrzeby jest w stanie jakoś zareagować? Po pierwsze, jeżeli chodzi o e, reformę związaną z obecnością nauczycieli specjalistów e, w szkołach, e, to od 1 września 2024, czyli bieżącego roku wchodzimy w drugi etap tej reformy. Nauczyciele specjaliści, szanowni państwo, czyli psycholog, logopeda, e, pedagog specjalny na przykład. E, więc tych e, jakby grupa nauczycieli specjalistów, w tym, psychologów, nieustannie wzrasta. Są oczywiście miejsca na mapie Polski, w których rzeczywiście trudno jest o dostępność na przykład psychologa z powodów zupełnie prozaicznych. To znaczy, na przykład, mówimy o podkarpackich miejscowościach, gdzie jest trudno dotrzeć i na przykład psycholog nie może podejmować jednocześnie pracy tu i, i, i gdzie indziej. Logistyczne problemy, krótko tak, mówiąc. Tak, czasami, szanowni państwo, zupełnie prozaiczne sprawy rządzą. Wykonywaniem przepisów. No, mamy nadzieję, że uda nam się też wypracować takie rozwiązania. W tej chwili też pracujemy nad m.in. rozporządzeniem o kwalifikacjach, żeby większą grupę psychologów dopuścić do tego, żeby mogli wykonywać swoje obowiązki w szkołach, ale też pracujemy z Ministerstwem Zdrowia bardzo, bardzo ściśle. A ja jestem też w Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego, która zajmuje się całokształtem, czyli dorosłymi, ale również dziećmi i młodzieżą. Próbujemy zsynchronizować trochę systemy, to znaczy, żeby one nie konkurowały ze sobą, żeby wspierały się. Ministerstwo Zdrowia ma taki pomysł słuszny, że dziecko powinno otrzymywać pomoc jak najbliżej swojego środowiska. Lokalnie chcemy unikać sytuacji, w których dzieci lądują, mówiąc już tak brzydko, kolokwialnie, na oddziałach dziennych, oddziałach stacjonarnych. To, to powinna być ostateczność, a nie powszechny a nie norma, tryb, tak. powszechny tryb. Czasem jest taka potrzeba, ale dobrze byłoby, żeby dziecko mogło funkcjonować w szkole, żeby mogło funkcjonować w szkole i jednocześnie otrzymywać pomoc terapeutyczną. Budujemy też różnego rodzaju programy. Na przykład programy związane ze wsparciem rówieśniczym. Też chcemy, żeby młodzi ludzie w szkołach ponadpodstawowych mogli wesprzeć swoich rówieśników, bo do nich często rówieśnicy przychodzą, do nikogo innego, na przykład. I mu mogli alarmować specjalistów, że coś dzieje się nie tak. To są programy, które Pier support, one są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii, na przykład w Stanach Zjednoczonych i naprawdę Czyli spełniają się od swoje. Nie tych, że już mają takie doświadczenie. Tak, tylko chciałam od razu powiedzieć, że oczywiście to jest w określonych warunkach, tak? Tutaj jest zawsze obecny dorosły, zawsze obecny jest powinien być superwizor, to znaczy to nie jest też tak, że my chcemy wykorzystywać młodych ludzi. Którzy też mogą potem mieć, no, są wrażliwsi, tylko chcemy, żeby byli elementem sieci wsparcia. Bo generalnie chodzi o to, żeby każdy z nas był elementem sieci wsparcia dla młodych ludzi: wychowawca, nauczyciel, rodzic, wychowawczyni w przedszkolu, żeby to wszystko było spięte z centrami zdrowia psychicznego, bo po prostu wszyscy musimy współdziałać. Wie pan. Panie redaktorze, czasami życzliwe słowo od pani na stołówce. Może znaczy. naprawdę I o stołówkach pomóc. już nie zdążyliśmy porozmawiać, a stołówki a to, też to jest, są. Kocham pani... stołówki, wspieram od zawsze jeszcze pani jako samorządowczyni, więc. Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Bardzo dziękuję, pani minister. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Poranny gość, Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.